Można mówić, że zabrakło ostatniej akcji, ale jak wiemy, cały mecz pracujemy na to, żeby ten wynik był dodatni na koniec po 40 minutach. Na pewno powinniśmy szybciej grać cały mecz i bronić tak, jak to potrafimy. Częściej stawać na linii rzutów osobistych i myślę, że to było kluczem do zwycięstwa w tym meczu. Zgadza się, jest to zupełnie inny zespół niż to było na początku. Tak jak do każdego rywala podchodzimy z tą samą pracą na treningach, po treningach, do analizy, więc myślę, że kluczem przede wszystkim będzie nasze przygotowanie, zrealizowanie planu, który trener nam da do zrealizowania i na pewno będzie to mocna defensywa. Chciałbym wszystkich kibiców zaprosić na mecz, który odbędzie się 3 stycznia o 17:30. Ostatnio na meczu mogliśmy liczyć na wasz wspaniały doping, za który jesteśmy bardzo wdzięczni. Zachęcamy, żeby każdy mecz wyglądał w ten sposób. Zapraszam.